może w takim. Dzisiejsze podpisanie porozumienia pomiędzy zakładem karnym w Nowogardzie a nadleśnictwem Nowogard wynika z porozumienia, które zostało zawarte we wrześniu 2021 roku pomiędzy dyrektorami Służby Więziennej, Lasów Państwowych, w której też uczestniczyli ministrowie Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości i wiceminister środowiska i klimatu Edward Siarka. Ta współpraca zakłada to, że więźniowie po prostu będą pracować w Lasach Państwowych, będą wykonywać bezpieczne prace, będą wykonywać prace, które pozwolą im też na taką pogłębioną resocjalizację. Im więcej pracy, tym ci ludzie po prostu mają większą szansę na to, żeby później, wracając do społeczeństwa, dobrze w tym społeczeństwie funkcjonować. Mają też szansę na to, żeby nabyć dodatkowych umiejętności. Program Praca dla Więźniów został zapoczątkowany przez pana ministra Patryka Jakiego i od tego momentu cały czas rozwija się nasza działalność z firmami, z udziałem Skarbu Państwa, w tym z Lasami Państwowymi. Na pewno wielu jest chętnych, którzy chętnie podejmą pracę właśnie w Lasach Państwowych, chociażby dlatego, iż jest to praca sprzyjająca przede wszystkim procesowi resocjalizacji. Otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, a co za tym idzie, mogą gromadzić środki na tak zwaną akumulację, środki, które będą niezbędne do tego, że po zakończeniu odbywania kary będą mieli pieniądze na pierwsze dni po zwolnieniu. No myślę, że jest to dobry dzień. Jest to dobry dzień na to, żeby połączyć oczekiwania z zakresu reedukacji, która jest elementem resocjalizacji osób skazanych, a z drugiej strony myślę, że potrzeb i możliwości, jakie w tym zakresie posiadają Lasy Państwowe. Dziękuję serdecznie. Z uwagi na to, że to jest jednak praca, starają się osadzeni sami dążyć do tego, żeby dostać się do tej pracy, a następnie to przekłada się i na zachowanie, i też ci, którzy pracują, wpływają na zachowanie pozytywne oczywiście innych osadzonych. Jest to już kolejne nadleśnictwo, które podpisało w naszym województwie porozumienie ze Służbą Więzienną. Mam nadzieję, że nie ostatnie i mam nadzieję, że ten program będzie jak najszerzej kontynuowany, ponieważ jest on bardzo ważny z punktu widzenia społecznego.